żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczę. Witamy wszystkich ze Słupska, z protestu rolników i nie tylko rolników, bo są z nami i przedsiębiorcy, i transportowcy. Zebrało nas się tutaj około 500 maszyn. My protestujemy przeciwko napływowi żywności spoza Unii Europejskiej. Nie protestujemy przeciwko Ukraińcom, żeby to było jasne, i nie protestujemy przeciwko Unii Europejskiej, tylko przeciwko decydentom, którzy serwują nam te wszelkiego rodzaju szaleńcze nakazy i zakazy, których celem tak naprawdę jest wyłączenie produkcji rolnej i nie tylko rolnej w Unii Europejskiej na rzecz korporacyjnej żywności właśnie wytwarzanej poza Unią Europejską. To nas cieszy, cieszy nas to, że ludzie raczej pozytywnie odbierają to, ten protest i raczej popierają, pomimo wszelkiego rodzaju sankcji, zakazów i tak dalej nakładanych na Rosję, wpłynęło do Unii Europejskiej towarów rolnych za kwotę, szacuje się, ponad 2 miliardów dolarów. Więc obrazuje to tylko tak naprawdę hipokryzję rządzących decydentów Unii Europejskiej, bo z jednej strony pomagamy Ukrainie mówiąc kolokwialnie, walczymy z chorymi rządami Rosji, a z drugiej strony sponsoruje Unia Europejska w ten sposób sponsoruje zabijanie ludzi na Ukrainie. I tak naprawdę to, że dzisiaj protestujemy i protestujemy ogólnie, hasła są wzniecane, że przeciwko ukraińskiej żywności, tak niekontrolowanemu napływowi ukraińskiej żywności, to chcę powiedzieć i też, żeby to wybrzmiało jasno. Ta żywność, która jest sprowadzana z Ukrainy na teren Unii Europejskiej, szczególnie właśnie na te kraje graniczne, przyfrontowe tak zwane, jest to żywność wytwarzana przez ogromne agroholdingi, które nie są właścicielami tych agroholdingów, są wielkie korporacje i finansjery porejestrowane na Cyprach, Maltach i tym podobnych, w tych podobnych miejscach. I one produkują na Ukrainie, zarabiają ogromne pieniądze, a nie płacą tam nawet podatków. Więc o jakiej pomocy Ukrainie my tutaj mówimy? Proszę Państwa, na czas protestu została zdjęta flaga ukraińska tutaj z naszego ratusza, ponieważ stwierdziliśmy, że jest to plucie rolnikom w twarz, proszę Państwa. Ukraińcy plują nam w twarz dzisiaj na granicy, wożą wszystko, co nam się da, grożą naszym rolnikom za ujawnianie tego procederu, a flagi ukraińskie wiszą na polskich urzędach. Dzisiaj symbolicznie została zdjęta tutaj dla Państwa ta flaga. Nasz sprzeciw przeciwko tej dzisiejszej sytuacji, która jest. Dzisiaj rolnicy wychodzą, ale to jest w Waszej sprawie. Dzisiaj walczymy o naszą godność, o to, żebyśmy mogli godnie produkować dla wszystkich obywateli, a nie żeby przyjeżdżał syf, który nie ma żadnej kontroli nad tym. Proszę Państwa, wspólna sprawa. Dzisiaj ogranicza się polowania, a konsekwencje tego poniosą rolnicy. Dzisiaj uderza się w polskich rolników, a poniosą tego konsekwencje wszyscy konsumenci. Niestety taka jest sytuacja. I apelujemy do rządzących, żeby się opamiętali w tym wszystkim, żeby w końcu po 2 miesiącach wzięli się do roboty i zaczęli bronić polskiego interesu, naszego polskiego interesu i polskich obywateli. I my tu będziemy rządzić przede wszystkim. Proszę Państwa, są z nami myśliwi, są z nami pracodawcy, są pracownicy również przy tym wszystkim, bo to jest nasz wszystkich interes. Jest też nasz pan, który produkuje miód, pan pszczelarz tutaj, który też został dotknięty tą inwazją miodu z Ukrainy. Proszę Państwa, nie wiadomo jakiego pochodzenia. A my tu produkujemy bardzo dobrą żywność i chcemy Was karmić przede wszystkim, żebyście mogli zdrowo żyć przez długie lata, a nie być tutaj truci przez tych wszystkich oligarchów ukraińskich, bo to tak naprawdę cała wierchuszka i niemiecka i nawet ruska w tym wszystkim bierze udział
i niszczą nasz rynek tutaj lokalny. Poprzedni rząd, wielkie przedwyborcze zapowiedzi, mieliśmy dostać zaliczki obszarowe, zaliczki rolno-środowiskowe, nic z tego do nas nie wpłynęło. W tym trudnym okresie, gdzie zboże jest po 500 zł, gdzie była klęska suszy, gdzie w sumie najtrudniejszy chyba dla nas rok od 10 lat, my nawet nie dostaliśmy tego, co nam obiecano. Wszyscy nas kłamią, oszukują. Jedziemy państwo pod kowr. Kowr, który w powiecie słupskim wiele krzywd rolnikom uczynił. Kowr, który sprzedaje i sprzeniewiela polską ziemię zagranicznym podmiotom. Nie potrafi upełnorolnić polskich rolników. Niestety będziemy wnosić o zmiany osobowe. Mam nadzieję, że nowi dyrektorzy, którzy przyjdą albo już przyszli, zrobią z tym porządek. Są całą mafijną ekipą. Oni robią tylko deweloperkę, wydzierżawiają grunta i przekazują osobom, które wydzierżawiają później pod wiatraki. Niestety my chcemy upełnorolnienia, chcemy normalnie produkować i tego my tutaj dzisiaj będziemy się domagać. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność. Kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem. Mały przedsiębiorca z gminy Kobylnica i chciałam podziękować wszystkim serdecznie rolnikom za waszą determinację, że tutaj jesteście w całej Polsce, że się zbieracie, ponieważ jeżeli nie będzie was, to nie będzie też nas. Na naszych półkach małych, lokalnych sklepów są produkty, które są z zagranicy. My chcemy handlować produktami, które pochodzą od was, kupować z lokalnego rynku jednak. Dlatego są te protesty, ponieważ właśnie wjeżdża to, co wjeżdża do Polski, a my jakby nie mamy na to wpływu. Wielkopowierzchniowe sklepy zalewają nas tanimi, bardzo tanimi cenami właśnie zagranicznych produktów, przez co polski rolnik nie jest konkurencyjny, ponieważ są to produkty lepszej jakości i droższe, a my w sklepach mamy po prostu większe ceny, więc jeżeli nie będzie was, to też nie będzie nas tak naprawdę. I chciałam zaapelować do wszystkich przedsiębiorców, żeby zakupowali produkty od was. Nie korzystali z zagranicznych firm, z zagranicznym kapitałem, ponieważ wy jesteście naszą siłą. My bez was nie będziemy istnieć tak naprawdę. I chciałam jeszcze zaapelować o to, abyśmy reklamowali wasze produkty. My jako przedsiębiorcy, jeżeli tacy tutaj są, ja jestem, mam nadzieję, że jest nas więcej, ponieważ tutaj prosiłam, aby wszyscy, żebyśmy się zebrali, abyśmy reklamowali wasze produkty i wspierali lokalny rynek. Po prostu, jeżeli nie będzie was, nie będzie handlu w naszych sklepach. Dziękuję serdecznie. Mogę? Proszę państwa, to jest nasza wspólna sprawa. Przedsiębiorcy, rolnicy, wszyscy obywatele, myśliwi i całe społeczeństwo. To nie jest tylko problem jednej osoby, jednej branży, tylko przy całej branży. Proszę, wszyscy my, mieszczuchy, bo ja jestem ze Słupska. Nie mam nic wspólnego z rolnictwem, tylko tyle, że jestem waszym klientem i konsumentem. I chcę jeść i żeby moja rodzina była karmiona tylko tym, co wy wyprodukujecie, a nie ukraińskie gówno. Proszę państwa, wszystkie restrykcje dotyczące Zielonego Ładu, Fit for 55 tak zwanego, czyli ta zeroemisyjność, to my wszyscy płacimy w podatkach. W prądzie płacimy 40% tej opłaty emisyjnej. Każdy z nas, teraz sobie wyobraźcie, że płacicie rachunki o 60% mniejsze czy 40%. To wszystko płacimy, to wszystko nas dotyczy. Myślą ludzie, że to nas nie dotyczy. My w każdym paliwie, przy każdym produkcie fabryki płacą podatek emisyjny. No, to już jest chore to, co dochodzi tutaj w naszej Europie, że tak powiem. Bo to są głupie wymysły, które nie mają żadnego znaczenia tutaj. To jest tylko ciągnięcie z nas pieniędzy, wyciąganie z ludzi pieniędzy. Mamy być biedni, to jest robienie z nas biedaków. Mamy robić za miskę ryżu, tak jak nam to zapowiadali. I tutaj do tego wszyscy dążą i musimy jako społeczeństwo całe się temu sprzeciwstawić i się skonsolidować i zadać temu opór, proszę państwa. Nie wiem jak jeszcze, ale my rolnicy bierzemy to w swoje ręce. Na pewno będziemy blokować granicę ukraińską. Będziemy protestować tutaj, blokować, niestety utrudniać wam życie. Może wy naciśniecie na tych włodarzy, na tych rządzących, żeby nam już dali spokój, żeby zrobili to, co mają zrobić i żebyśmy my nie musieli ciągle blokować dróg. I będziemy to robić. Tutaj jeszcze zapomniałam dodać przed chwilą, że
Widzimy, że na placu nie ma żadnych traktorów, przyczep. Cały strajk odbywa się na ulicach, ponieważ od naszych rolników zażądano kwoty horrendalnej 37 tysięcy złotych za udostępnienie placu, co jest po prostu karygodne, niestety, więc dlatego oni nie mogą tutaj z nami być, muszą być w traktorach i nie mogą tutaj jakby nas wspierać i jesteśmy tutaj osamotnieni troszeczkę, możemy tylko oglądać na zewnątrz. To wszystko, co się dzieje. Pierwotne ustalenia z panią prezydent były takie, że plac zostanie nam udostępniony. Następnego dnia, kiedy myśmy wcześniej rozgłosili do rolników, że będziemy się gromadzić na placu, nie będzie to utrudniać życia kierowcom, następnego dnia słyszymy, że musimy płacić po 3 zł za metr kwadratowy tego placu. Co jak pani powiedziała, wychodzi kwota około 37 tysięcy złotych. Widzimy na chwilę obecną, że nasi rządzący są w klinczu, biorą nas na przeczekanie, bo wypowiedzi ministra czy też innych wiceministrów Ministerstwa Rolnictwa jasno i wyraźnie wskazują na to, że oni chcą nas przeczekać i chcą nas, mówiąc no wprost, chcą nas kupić, bo pewnie za niedługi czas będą proponowali rolnikom różnego rodzaju dotacje, tak? Czy to do sprzedanych towarów poniżej kosztów produkcji, czy to do nawozów, czy do suszy. I w ten sposób będą chcieli po prostu kupić rolników. A przestrzegam przed tym, by nie dać się złapać na to, bo rolnicy nie żądają pieniędzy. Rolnicy żądają normalności. Żądamy wolnego rynku, prawdziwego wolnego rynku. Bo nie możemy dzisiaj mówić o wolnym rynku, gdy rolnikom europejskim narzucane są wciąż nowe restrykcje zakazujące, ograniczające tak naprawdę nasze możliwości produkcyjne. W związku z czym podnoszą nam znacznie koszty produkcji i na tym samym rynku mamy funkcjonować z oligarchicznym rolnictwem spoza Unii Europejskiej, gdzie nie ma żadnych norm, nie ma żadnych standardów, które tutaj obowiązują, w związku z czym oni produkują to dużo, dużo taniej. Jeżeli chcemy wolnego rynku, nie ma problemu. Znieśmy u nas te zakazy, wtedy ja stanę do równej walki, do zdrowej konkurencji z agroholdingami chociażby spoza Unii Europejskiej. Wszyscy upomnieć się o polską ziemię, bo polska ziemia ma wrócić do polskich rolników. Idziemy. Patrycję jaką? Jest. Wszystko jest. Chodź. Na plecie. Dzieciak. Thank you.
panie, przyszliśmy złożyć. Mamy apel. Pokoju. Tutaj apel do władz Polski chcemy tutaj u państwa złożyć. Proszę państwa, zwracamy się do władz Polski z apelem o naprawę sytuacji rolników poszkodowanych przez nieprawidłowe działanie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim i w szczególności wezwanie do dotrzymania umów. Następny punkt, zwracamy się do polskich władz o zapewnienie dostępu polskim rolnikom do ziemi będących w zasobie Skarbu Państwa w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, w szczególności rozdysponowanie w formie przetargów ofert pisemnych. To, proszę państwa, jest następny punkt. I zwracamy się do władz Polski z apelem o natychmiastowe wstrzymanie egzekucji prowadzonych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Pruszczu Gdańskim wobec gospodarstw, które były dotknięte klęską żywiołową COVID-19 lub załamaniem cen rynku rolnego spowodowanych wojną na Ukrainie. O natychmiastowe zwolnienie pana Jacka Szarana z uwagi na niedotrzymanie umów wcześniej podpisanych z nami i za całą jego szkodliwą działalność przez ostatnie lata. Także to jest kolejny wniosek, który rolnicy tutaj składają i tego się domagamy. Dziękuję bardzo. Nie ma nikogo w domu, tak? No. Nie mają odwagi nawet stanąć przed rolnikami. Kobiety wystawili. Tak. Kurze zwyczajne. Na tle tych protestów i sytuacji, jaką dzisiaj mamy na granicy, doszło też do absurdalnej sytuacji, chociażby właśnie z Hubertem Ojdaną, który ujawnił proceder przemytu skażonego, czy też no po prostu przemytu zboża z Ukrainy do Polski. Te filmiki, te nagrania zostały opublikowane, mają je wszystkie władze. I co w związku z tym? Nic, totalnie nic. Nasze władze patrzą na to bezradnie, a minister w telewizji mówi, że przyznaje, że no cóż, no na granicy jest przemyt. Dobrze, ale to nie my rolnicy jesteśmy od tego, by kontrolować przemyt na granicy Polski, tylko od tego są służby. Na dzień dzisiejszy Hubert po prostu musiał... No, mówiąc kolokwialnie, no, schować się. Po prostu musiał się schować. Lista też apeluje do wszystkich rolników, do wszystkich konsumentów, by brali udział w tak zwanej akcji Banner. Każdy z nas ma pola przy drogach, każdy mieszka przy drogach, aby umieszczali na swoich ogrodzeniach, na polach, powiedzmy, na, nie wiem, balot, do tego Banner, flaga, po to, byśmy nie umierali w ciszy, by opinia publiczna i nasze władze wiedziały o tym, że się nie poddamy. Wolność, kocham i rozumiem wolności, oddać nie umiem wolność, kocham i rozumiem wolności.